13 sierpnia, żar się leje z nieba. To były pierwsze słowa w pierwszym filmie z cyklu Targówek Nieoczekiwane Online. Ja tych grzybków nie będę jadł, chociaż to najprawdopodobniej są kanie. Co ja tu robię? Dziś jest 28 października. Żar się z nieba nie leje. Ostatni odcinek nie w Warszawie. Nie w Warszawie, bo tam byśmy musieli być w maseczkach. Takie mamy chwilowo czasy. Dziś będzie stąd, z Chrzęsnego. Piękne Mazowsze. Śliczna polska jesień. I ostatni odcinek cyklu. On się nazywa O tym i owym. Usiadłem sobie oficjalnie przy stole. Zrobimy to w takiej formule. Taki był pomysł na jakiś taki wywiad, opowiadanie. Tutaj wywiad ze mną będzie przeprowadzała moja córeczka Magdalena z zakadru, działaczka Stowarzyszenia Kolejka Marecka. Zapomniałem, co dalej. Zaczynajmy. Dlaczego właśnie Targówek? Skąd wzięło się zainteresowanie tym miejscem i dlaczego jest taki ciekawy? To jest tak, dłuższa historia. No nie jesteśmy na Targówku, powinienem powiedzieć, ja nie jestem stąd. Nie pochodzę z Targówka, pół życia dopiero spędziłem. Niedawno minęło 30 lat. Odkąd tak na dobre mieszkam na Targówku, tam gdzie mieszkam. Wcześniej mi się zdarzyło jeszcze półtora roku gdzie indziej w tej dzielnicy też. Przybywam, jak to ja mówię, zza wielkiej wody. Urodziłem się i wychowałem na Muranowie. Potem tak się złożyło, że za żoną poszedłem na Targówek. Niedawno mnie córka zapytała przy jakiejś okazji. Rozmawialiśmy sobie o takim pojęciu małej ojczyzny. Takiego miejsca, gdzie człowiek jest u siebie, gdzie mu ciepło w sercu. I zapytała mnie, no to gdzie jest właściwie ta twoja mała ojczyzna? I muszę powiedzieć, że jestem rozdarty. Tam jestem u siebie i na Targówku jestem u siebie. Czasem mi się wręcz zdarza powiedzieć na Targówku, że jestem tutejszy. Co tak ortodoksyjnie patrząc, nie jest prawdą. Ale ja się rzeczywiście w tym miejscu dobrze czuję, czuję się u siebie i stąd różne działania, które staram się w tym miejscu prowadzić. Stowarzyszenie Kolejka Marecka działa od 10 lat. Skąd się wzięło i czym właściwie się zajmuje? Takich ładnych kilkanaście lat temu, gdzieś w okolicach roku 2005-2007, bardzo modnym tworem w internecie były fora. Fora dyskusyjne. Ja się najpierw pojawiłem na forum Muzeum Powstania Warszawskiego. Tam się bardzo ciekawe dyskusje odbywały. Potem gdzieś tam indziej mnie wciągnięto. I potem w końcu przychodzi 2007 rok. No to już kawał czasu. Tak jakoś wyszło, założyłem forum, które pierwotnie chyba troszeczkę czymś innym się miało zajmować. Ja całe życie interesowałem się koleją, a kiedy się pojawiłem na Targówku i przyszła mi taka wielka chęć zaistnienia w internecie. I tak sobie myślę, o czym by tu ludziom opowiedzieć? I olśnienie. Przecież ja mieszkam
300 metrów od miejsca, gdzie przebiegały tory kolejki do Radzymina, słynnej kolejki mareckiej. No i zrobiłem w tej chwili niedziałającą, ale będzie reaktywowana, tak chodzi za mną cały czas ten pomysł. Kiedyś w wolnej chwili się to zrobi. Uruchomiłem stronę o kolejce mareckiej. Strona się nazywała Kolejka Marecka. Potem, kiedy z przyjaciółmi uruchamialiśmy to forum, jakoś tak nie miałem kompletnie innego pomysłu i zresztą ten temat miał tam mocno istnieć. Forum istnieje do dziś i tam jest spory i chyba dość ciekawy dział o tej kolejce. No i ta kolejka marecka tak idzie od tej pory, to był 2003 rok, prawdę mówiąc, idzie od tej pory za mną, krok w krok. I kiedy w końcu przyszło nam do głowy, że dość aktywności takiej niezinstytucjonalizowanej. Jest nas spora grupa ludzi, którzy się świetnie dogadują, wirtualnie i niewirtualnie, bo robiliśmy też sporo w świecie realnym, pięknych, ciekawych spacerów po Warszawie z odkrywaniem różnych ciekawych rzeczy. Jak się ma nazywać stowarzyszenie? Ja tu chyba uległem naciskom tak w ogóle, bo były takie. Krzyk się podniósł, kolejka marecka. No i tak sobie kiedyś powiedziałem, nie odczepię się już od tego. Na grobie mi to pewnie też napiszą, kolejka marecka. Mylące trochę, no ale... A stowarzyszenie powstało, mieliśmy początkowo się chyba troszkę czymś innym zajmować, a potem poszło w kierunku tego, co robimy dziś. Jak dokładniej wyglądają działania stowarzyszenia w dzielnicy Targówek? W dzielnicy Targówek, no, bo nam najbliżej, ale też z przyczyn, już chyba teraz mogę mówić, sentymentalnych również, bo ja się naprawdę z tym Targówkiem bardzo mocno identyfikuję. A jak wyglądają działania stowarzyszenia w ogóle? My pracujemy nad czymś takim, co kiedyś nazywałem, teraz to jakoś chyba rzadziej, ale to jest cały czas to samo, budową świadomości historycznej. Budujemy świadomość, próbujemy zdobywać i dzielić się wiedzą o Warszawie, o naszym mieście, zupełnie niewiarygodnym miejscu na ziemi. Edukacja historyczna, edukacja lokalna, warszawianistyczna. Istnieje forum, istnieje strona na Facebooku, ale prawdę mówiąc, w świecie realnym bardzo dużo robimy, jak na nasze skromne możliwości. Prowadzimy pracę w warszawskich szkołach z uczniami. Są też aktywności dla dorosłych. Co roku cykle spacerów pod hasłem Targówek nieoczekiwany. Jaki jest stan wiedzy mieszkańców Targówka o ich dzielnicy? Zróżnicowany. Niemniej pamiętam świetnie. Ja się w końcu tą Warszawą trochę interesuję od lat. Pamiętam świetnie, jaki był stan mojej wiedzy, kiedy wylądowałem na Targówku. Przez naprawdę długie, długie lata wiedziałem o tym miejscu bardzo mało. No tam chodziło za mną takie hasło oczywiście. Grodzisko. W którymś momencie się dowiedziałem, że budowano tu głębokie metro w latach 50. i nawet są jakieś pozostałości tuneli na Targówku Fabrycznym. Jakieś tam historie, czasem gdzieś się doczytałem czegoś o tym, co się tu działo w czasie okupacji, w czasie powstania warszawskiego. Myślę, że stan wiedzy mieszkańców o Targówku jest naprawdę bardzo zróżnicowany. Generalnie ludzie chyba zbyt wiele o tym Targówku jednak nie wiedzą. I stąd też pomysł, żeby się dzielić z nimi tym, co już wiemy, tym, co nam się udaje gdzieś znaleźć. Naprawdę,
To jest niewiarygodnie ciekawe miejsce, tylko troszkę ciężko czasem do tych informacji jeszcze dotrzeć. I tutaj jest nasza, moja rola, tak ją widzę. Mówimy, opowiadamy, przedstawiamy ludziom miejsce, w którym mieszkają. No właśnie, dlaczego edukacja lokalna i czy to w ogóle ma sens? Edukacja lokalna. Cofnę się do tej małej ojczyzny. Człowiek mieszka, żyje sobie w jakimś miejscu. Ja to tak czuję. I czasem mi ktoś powie, że to jest tak. Więc się umacniam w tym głębokim przekonaniu. W miejscu, tam gdzie żyjemy, w miejscu, które znamy, żyje nam się lepiej. Czujemy się u siebie. Lepiej się czujemy, lepiej funkcjonujemy. I to idzie dalej oczywiście, bo jeśli ja się lepiej czuję, lepiej funkcjonuję gdzieś, to i innym ze mną jest lepiej. I to jest takie sprzężenie zwrotne w kółko. Innym jest lepiej ze mną, mnie jest lepiej z nimi. To im jest lepiej ze mną i tak dalej, dalej, dalej. Mamy taką, a nie inną sytuację epidemiologiczną w kraju, która wymusza na nas zmianę formy działań. Jakie są wady, a jakie zalety lokalnej edukacji zdalnej? To jest tak. Najpierw o zaletach. Robimy od lat te cykle spacerów po targówku. I patrząc z mojej strony, to wygląda tak. Taki jeden spacer jest wydarzeniem właściwie jednostkowym. Ono się później w następnym roku, choćby się nazywało tak samo, tak naprawdę nie powtarza. Wiedza o targówku nie leży tak naprawdę na stole. Ją trzeba nieraz ciężko zdobywać, bo jest mało dobrych źródeł. Przygotowanie takiego spaceru to jest ciężka praca, dużo poszukiwań, no dużo również takich przymiarek, co by tu zrobić, żeby ten spacer po targówku mieszkaniowym na przykład nie był taki jak ubiegłoroczny spacer po targówku mieszkaniowym, więc tu cały czas jest walka o to, żeby to zmienić troszkę, uatrakcyjnić, powiedzieć coś nowego, coś powiedzieć inaczej. Tam gdzieś po drodze się pojawiają jakieś nowe wątki, nowe informacje. To jest cały czas uzupełniane. Ja naprawdę bardzo poważnie staram się pracować nad przygotowaniem takiego spaceru. Ten spacer, później się grupa ludzi zbiera, pochodzimy sobie, poopowiadamy coś półtorej, dwie, no czasem trzy godziny i już. Było, minęło. A spacer jeszcze ma to do siebie, niestety. O, mieliśmy piękne słoneczko niedawno, teraz się schowało. A są miejsca, jak cmentarz Brudnowski chociażby, gdzie właściwie kiedy byśmy nie przyszli, to nam na tym spacerze pada albo wręcz leje. Taka tradycja. Percepcja ludzi, którzy przychodzą na spacer, też jest taka, jaka jest. Ktoś czegoś nie zobaczy dokładnie, ktoś czegoś nie usłyszy, no bo jest duża grupa. My się staramy bardzo, żeby to technicznie było też rozwiązane co najmniej poprawnie, ale komuś zadzwoni telefon, na chwilę gdzieś tam odejdzie. Pewne rzeczy umykają. Percepcja, no, przy trzygodzinnym spacerze są momenty, kiedy się każdy rozproszy. Masa ciekawych rzeczy gdzieś ucieka. I zaletą takiej lokalnej edukacji zdalnej jest to, że nie trzeba gdzieś się wybierać z domu, iść na określoną godzinę. Każdy też ma swoje życie. Nieraz człowiek chętnie by gdzieś poszedł, a nie może. Bo się coś wydarzyło, bo ma inne plany, ważniejsze, może ciekawsze, a może po prostu coś wyniknie. A tutaj
jest możliwość online wejścia sobie. Człowiek siedzi wygodnie w fotelu, otwiera sobie komputer i patrzy. Patrzy, słucha, rozproszy się gdzieś tam, coś go szczególnie zainteresuje. Może sobie zatrzymać, cofnąć, może sobie zrobić herbatę. To jest świetne. Ta forma oczywiście ma swoje słabe strony, bo niestety jest takim przebywaniem na wykładzie. Tu nie ma interakcji. Ja, tworząc opowieść, która jest przeznaczona do przesłania przez internet, nie widzę odbiorców. A odbiorcy stymulują bardzo. Ktoś zada jakieś pytanie. Ktoś poprosi o powtórzenie czegoś. I ja się też w trakcie nieraz zorientuję. Oj, tego nie powiedziałem, tego nie powiedziałem. Dla osoby prowadzącej taki spacer w świecie realnym to jest też ogromny stres. To jest strasznie fajne, ale bardzo często się o czymś w trakcie zapomni. I ta edukacja zdalna ma swoje ogromne plusy, ma swoje minusy. Bo ja też czasem nagram jakiś materiał i potem za tydzień sobie przypominam. O, tego nie było. Już poszło w świat. Żyję własnym życiem. Ja to oczywiście kiedyś mogę uzupełnić, ale to już nie będzie ten fragment. Ja się nie boję, że mi ktoś potem zarzuci, a tego nie było, tego nie było. Ale jednak no, wolałbym, żeby to było kompletne. Z kim w naszej dzielnicy współpracujemy? Miło powiedzieć, że no właściwie z najważniejszymi graczami tak. Ja tu mam gdzieś to wypisane nawet. Pozwolę sobie pomóc. Nie chciałbym nikogo pominąć, na pewno kogoś pominę tak czy inaczej. Dawno, dawno temu powstało. Dziś już nie działa, bo tam się zmieniło troszeczkę na Targówku Fabrycznym. Było takie wspaniałe miejsce aktywności lokalnej, Kafe Sąsiad. Współpraca była rewelacyjna, wiele rzeczy robiliśmy razem. To było w ogóle takie miejsce, gdzie po prostu można było od tak sobie, nawet bez specjalnego umawiania się nieraz, przyjść i wziąć udział w tym, co oni robili u siebie. Można było gdzieś tam się do czegoś dokleić, do jakichś ciekawych działań. Zawsze Kafe Sąsiad był też otwarty na nasze wszelkie działania. Kiedy tylko wiedziałem, że strasznie bym chciał coś zrobić. Spacer po Targówku Fabrycznym, Noc Muzeów. W Nocy Muzeów Kafe Sąsiad ogromne zasługi tutaj dla nas miało. My się tam spotykaliśmy z ludźmi. W ogóle sam pomysł Nocy Muzeów na Targówku Fabrycznym jest szatański. Kiedyś mnie znajoma nauczycielka, którą zapraszałem na taki spacer, zapytała wprost: a nie boicie się chodzić nocą po Targówku Fabrycznym? Bo to jest takie miejsce, które się komuś z zewnątrz czasami wydaje, no nie będę mówił czym, ale czymś takim, że w dzień tam lepiej nie zaglądać, a w nocy to jest w ogóle jakiś dziki wymysł. Oczywiście nic z tych rzeczy, ale trzeba się odważyć. Zrobiliśmy parę spacerów nocnych po Targówku Fabrycznym i okolicach we współpracy z lokalnymi partnerami, z Kafe Sąsiad, z parafią Zmartwychwstania Pańskiego. Teraz już tam działa bardzo prężnie Centrum Kultury i Edukacji na Siarczanej. To jest Targówek Fabryczny. Rada Osiedla Targówek Fabryczny też tam bardzo pomagała w różnych działaniach. Szkoła. Szkoła podstawowa nr 58.
świetne miejsce, bardzo ciekawe i też bardzo pomocne w różnych naszych tam... Tak? Centrum Kultury i Aktywności. Powiedziałaś edukacji. Aha. No dobrze, to ja się poprawię, a to się potem może jakoś skoryguje. Centrum Kultury i Aktywności Siarczana 6. Ja nie wiem, dlaczego zapraszam do konkurencji, ale zapraszam. Świetni są. Na targówku mieszkaniowym od niedawna, no nie tak bardzo od niedawna, to mnie się może wydawać, bo ten czas bardzo prędko płynie, działa lokalne partnerstwo, takie podmioty jak Ta Szansa, Stowarzyszenie dla Rodzin, Ośrodek Pomocy Społecznej na targówku. Robiliśmy razem różne rzeczy, robiliśmy prelekcje dla seniorów. Ośrodek Pomocy Społecznej Targówek pomagał nam również przy naszych corocznych akcjach sprzątania powstańczych grobów. Nie na targówku, a po wąskach wojskowych, bo i takie rzeczy też robimy. Co ja tu jeszcze mam? Urząd Dzielnicy. Nie wypada nie wspomnieć. Czasem nam tam dorzuci. Współfinansuje nasze rozmaite działania i cykl targówek nieoczekiwany niejednokrotnie też. No i na końcu, ale o tym będzie jeszcze, muszę powiedzieć, wyrecytować całą nazwę. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek Miasta Stołecznego Warszawy. To jest nasz znakomity, świetny partner na każdą okazję. Coś tam jeszcze za chwilę pewnie o bibliotece będzie, bo wypada. No i mnóstwo ciekawych działań wspólnych. No właśnie, skąd pomysł współpracy z miejscową biblioteką publiczną? Pomysł wziął się właściwie na początku z konieczności promocyjnych. Tak się kiedyś zastanawiałem, ładnych już parę lat temu, jak zachęcić do udziału w naszym programie Targówek Nieoczekiwany ludzi, którzy nie bardzo korzystają z internetu. To głównie chodziło oczywiście o seniorów, ale nas też niekoniecznie każdy musi w internecie znać, nie każdy nas znajdzie. Robimy plakaty. Robimy plakaty, ulotki. Jak to kolportować na terenie dzielnicy, żeby to nie zostało wyrzucone od razu gdzieś tam skądś, tylko żeby dotarło do tych ludzi, którzy mogą się tym zainteresować, co robimy. Myślę. No jest sieć wypożyczalni biblioteki publicznej, gdyby tak w każdej powiesić plakat, rozłożyć trochę ulotek, pomoże. Zgłosiłem się do biblioteki. Ja chyba nie oczekiwałem tak wielkiej otwartości z tamtej strony. Tak, oczywiście pomożemy. Potem już się zaczęły w następnych edycjach nasze odczyty, takie spotkania opowiadające o różnych aspektach historii Targówka, o teraźniejszości trochę też. I tak się zaczęło. Biblioteka, to słowo w ogóle jakoś tak brzmi, nam się kojarzy. Mnie się zawsze też tak kojarzyło. Są długie regały z książkami i siedzi sobie miła pani, która nam te książki wypożycza. A biblioteka na Targówku to nie jest tylko to. Bo to jest oczywiście podstawowa działalność. Ale biblioteka na Targówku rzeczywiście robi w nieco inny sposób, w nieco innej skali to, co my usiłujemy robić. Przybliża ludziom i dzielnice, i rozmaite różne inne ciekawe obszary wiedzy. Integruje, prowadzi rozmaite spotkania. No i są też akcje zupełnie
no już kompletnie się z biblioteką nie kojarzące, jak na przykład takie coroczne rajdy rowerowe pod tytułem Odjazdowy Bibliotekarz. W tym też od paru już lat bierzemy udział. Współtworzymy świetne, fajne wydarzenia pokazujące otoczenie, integrujące ludzi, dające mnóstwo naprawdę świetnej i zdrowej rozrywki. Biblioteka na Targówku. Rewelacja. A skąd wziął się pomysł na niniejszy cykl filmów? Coś takiego chodziło za mną od lat. No tylko to jest tak. Robi się taki projekt. Doba ma 24 godziny. Spać czasem trzeba. No i póki się dawało to robić w takiej formie jak zawsze. Takiej bardziej kontaktowej. To ten pomysł sobie leżał w szufladzie. W tym roku, wiadomo, pandemia. Oczywiście z biblioteką jesteśmy cały czas w kontakcie. Mieliśmy coś tam innego, wirtualnego właśnie, wymyślić, ale w pewnym momencie współpracująca bezpośrednio z nami bardzo blisko pani Katarzyna Mędyk-Przybysz. Pozdrawiam, Kasiu. Dzwoni do mnie i mówi: słuchaj, jest taki program Mobilni w Kulturze, program dotacyjny Biura Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Może byś tam do nich złożył wniosek, a nuż coś z tego wyjdzie. Ja prawdę mówiąc nie do końca w to wierzyłem. Rozmaite podchody do Biura Kultury jako stowarzyszenie robiliśmy wielokrotnie i jakoś nic z tego nigdy nie wyszło. A w tym roku tak. Mobilni w Kulturze, Biuro Kultury, operatorem programu jest Fundacja Stocznia. Jest dotacja. Robimy program Targówek Nieoczekiwany, tym razem online. A dlaczego aż 6 odcinków o cmentarzu brudnowskim? Dlaczego tylko 6? Tylko 6, bo się więcej nie zmieściło. To jest 14 odcinek cyklu. Pierwszy powstał, ja to mówiłem na początku, 13 sierpnia. Teraz jest 28 października. Tu się naprawdę było czym zająć. No i stąd tylko 6 odcinków o cmentarzu. Cmentarz Brudnowski jest miejscem straszliwie niedocenianym. Ja go też jeszcze ładnych parę lat temu zupełnie inaczej widziałem. Na tym cmentarzu bywam od bardzo dawna. Mam tam mnóstwo rodziny w paru miejscach pochowanej. I kiedy składałem do Urzędu Dzielnicy ofertę na pierwszy cykl Targówek Nieoczekiwany, oczywiście no trzeba było tam napisać: będzie spacer po cmentarzu Brudnowskim. No bo jakby go tu nie zrobić. Trochę czasu minęło, okazało się, że podpisujemy z urzędem umowę na przeprowadzenie tego cyklu. No i przychodzi u mnie moment refleksji, a właściwie przerażenia. Przecież ja znam ten cmentarz. Tam jest ładnie zielono i właściwie nic tam nie ma ciekawego. To jest taki zwykły cmentarz, tyle że duży. Myślę sobie: człowieku, napisałeś tam w tej ofercie dwugodzinny spacer po cmentarzu Brudnowskim. Co ty tym ludziom przez te 2 godziny będziesz pokazywał?
Tam jest bardzo ładny drewniany kościół. Leży tam Roman Dmowski, kardynał Kakowski, Mieczysław Fog. Zerknąłem do Wikipedii. Jeszcze ileś tam osób. O większości to chyba nie słyszałem wcześniej. I co? Źródeł o cmentarzu Brudnowskim specjalnie nie ma. Na dobrą sprawę udało mi się znaleźć jedną taką dobrze opowiadającą o historii cmentarza książkę. No i to jest cały czas malutko. Materiał na 2 godziny spaceru. Z tej wielkiej rozpaczy wybrałem się na cmentarz. Nie raz. Zacząłem go po prostu przeczesywać, alejka po alejce, szukając jakichś ciekawych grobów, ciekawych tematów. To przeczesywanie trwało trochę. Zostało mi do dziś zresztą. Ja tam sporo czasu na tym cmentarzu spędzam. I po 2 dniach takiego spacerowania ja już miałem zupełnie inny problem. Nie co pokazywać, o czym mówić, tylko na co mi braknie czasu. Czego tym razem nie. Robimy te spacery po Brudnowskim cmentarzu od zawsze, już w tym momencie. Co roku spacer jest dłuższy. Ostatni był planowany na 3 godziny, wyszło nam 4. I też nie bardzo mi się chciało, i chyba nie tylko mnie, z tego cmentarza wychodzić. To jest niewiarygodnie ciekawe miejsce. Te 6 odcinków o cmentarzu, które w tym roku zrobiliśmy, to jest naprawdę takie zahaczenie o niektóre najciekawsze zagadnienia. A co w bieżącym cyklu było najtrudniejsze? Co się udało, a co nie? Nakręcać te filmiki zaczęliśmy 13 sierpnia. I dla mnie zasadniczo zawsze 13 jest dobrą liczbą, ale ten cykl, ja to wielokrotnie mówiłem, on jest jakiś przeklęty. To nie tak, że mi się nie podoba, ale realizacja była koszmarna. Napotykaliśmy na całą masę problemów technicznych, głupich, typu nie mamy odpowiedniego gwintu do przykręcenia kamery na statywie. I kupiliśmy jeden element za kilkanaście złotych. Potem się okazało, że on nie pasuje i trzeba dokupić jeszcze jeden za 9 zł i to trwało 3 dni. Awarie komputerów. Straszliwe problemy z dźwiękiem w tych filmach. Bije się w piersi, to niestety słychać. Naprawdę co chwila inny sprzęt, co chwila jakieś próby, a może to zrobimy tak, może to zrobimy inaczej. No i pogoda też tam czasami troszeczkę nam szyki krzyżowała. Cała masa takich rozmaitych, drobnych niepowodzeń, ale wyszło w sumie. Mam nadzieję, że wyszło, to nie ja będę oceniał. Ja o niektórych z tych filmów, nawet publikując je na Facebooku, pisałem, o, ten jest niemalże dobry. Więc tak ciężko było. Ciężko było, a co się udało? Udało się, no właśnie chociażby te 6 odcinków o cmentarzu, udało się troszeczkę ten temat cmentarza Brudnowskiego, który dla dzielnicy Targówek jest przecież naprawdę, no nie tylko terytorialnie, ale w ogóle wydaje mi się, że to jest największy, najciekawszy zabytek w tej dzielnicy. To jest miejsce, które można poznawać bardzo długo i zawsze coś się na nim ciekawego znajdzie. Ogromnie się cieszę, że tych parę odcinków o cmentarzu się udało w tym cyklu zmieścić. To się udało, udało się zacząć wreszcie tę działalność wirtualną,
która, tak jak mówiłem, zawsze za mną chodziła. Trochę się udało. Wciąż słyszymy, że brudno to nie targówek. Czy powinno się pielęgnować lokalne odrębności? Koniecznie. Nazwa dzielnicy nie jest moją winą. Ja wiem, że jest na Brudnie spory ruch separatystyczny. No nie, przecież oni nie chcą się oderwać, ale mówią, Brudno to nie targówek. Ja też uważam, że Brudno to nie targówek, targówek to nie Brudno. Te nasze małe ojczyzny to jest coś, o czym my powinniśmy pamiętać. Człowiek zakorzeniony w danym miejscu lepiej się czuje. Ja oczywiście jestem polskim, warszawskim patriotą, ale moja mała ojczyzna jest gdzieś tu. I myślę, każdy powinien mieć świadomość, jestem z Brudna, jestem z Zacisza, jestem z Targówka. Te targówki w ogóle są dwa. A jakie są dalsze plany wobec cyklu targówek nieoczekiwany? Są strasznie ambitne. Po pierwsze, nie wyobrażam sobie, żeby w takiej czy innej formie tego cyklu nie kontynuować. To jest coś, co robimy od lat i strasznie nam się podoba. Nam, egoistycznie, daje mnóstwo ogromnej radości, że robimy coś takiego właśnie. Perspektywy, no, nie do końca zależą od nas, bo nie wiadomo, jaka będzie sytuacja, chociażby związana z epidemią w kraju. Więc może forma będzie taka, może forma będzie inna. Piszą mi ludzie, odzywają się do mnie ludzie, że im strasznie brakuje tych spacerów. Mnie też. Póki co jest jak jest. Staramy się ten temat cały czas jakoś tam drążyć, rozwijać tę działalność. Jeśli będę mógł, obiecuję, targówek nieoczekiwany będzie kontynuowany.